dzisiejszym odcinku będziemy sprawdzać, jak dobrze znamy płeć przeciwną. Czyli ja z Natalią mamy wymyślone... Znaczy nie do końca płeć przeciwną, no, tylko... gadżety dla płci przeciwnej. O tak. Jakkolwiek to brzmi. Ja z Natalią mamy wybrane kilka zdjęć i Paweł z Karolem będą musieli wymyślać, czy wiedzieć, sprawdzić... Wiedzieć, oczywiście, że wiedzieć. No będziemy od razu wymyślać, co to jest i tak samo będzie w drugą stronę. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli takie odcinki wam się podobają. I zostawcie oczywiście łapeczkę w górę. I co, przechodzimy do odcinka. Kto zaczyna? Wy. Dobra. I ktoś, bo mamy dwa foldery obok siebie, nie widzimy tych zdjęć na razie, dopiero je będziemy widzieć na bieżąco, bo je będziecie widzieć na ekranie. Ja wiem, co to jest. Ja też wiem, co to jest. To jest to wygląda jak, gumka do włosów, ale taka nietypowa. To jest na jakiś fryzury, jak się coś robi, tylko nie pamiętam... Koka. Chyba jak się koka jak się robi. Koka jak się robi. Jak się takie gniazdo tutaj, to wtedy to gniazdo tak, takie, to wtedy... To tak, wtedy włosy w to wkładasz tak. I ci wychodzi takie idealne, okrągłe gniazdo. No, ale to jest... To się wyjmuje, czy to siedzi tam ciągle? Nie, to tak siedzi. Nie, pamiętam, no kiedyś koleżanki w gimnazjum, jak ci pat zawsze wkładało tam w tą. No. Tylko, ale musimy fachową nazwę, czy mogę? Tak. Fachowa nazwa musi fachowa być. Nazwa za jeden punkt, a za pół punkta opowiadanie, co to jest. Dobra. No to już pół punktu mamy pewnie tak, za opowiadanie. Tak. Włosie gniazdo. Gumka do koka. Gumka do koka. Tak, pewna, to nie potrzebuję to mówić. Zaliczamy? Tak. Zaliczamy. Tak? Jak się nazywa? Jak się nazywa? Znaczy, no się mówi na... Same nie wiedzą, no właśnie, same nie wiedzą. Ja mówię na to donat do włosów. Donat. Super, super, super nazwa, super cała nazwa. Gumka do koka jest okej. Gumka do koka jest okej. Dobra. Czyli macie jeden punkt. Masz jak wy sobie poradzicie. Ja jestem ciekawa, co to będzie. To jest pierwsza rzecz. No ja podejrzewam, co to jest? To jest jakieś chodzenie do kompa, czy coś takiego? Nie, chyba to będzie. Być może. Ja myślałam, że to jest jakiś głośnik. Głośnik? Nie wiem. To nie za duże trochę na głośnik? A może to jakiś taki subwoofer od tego? Nie wiem. Subwoofer, jest taka duża szansa, że to może być subwoofer. No. A po co do auta? Myślę, że to jest część do komputera, ty też tam zaliczycie? Pół punktu? No pół punktu moglibyśmy tam zaliczyć. No. Dobra. To jest ciężkie! Nie, aż takie ciężkie nie to może ważyć. Kilogram? Nie no, z 2,5. 2,5 kilo. 2,5 kilo myślę, że waży. To nie takie ciężkie, Ola. Nie wiem, co to może... W środku trochę rzeczy jest. A w środku jest rzeczy, to jest komputer. Co to jest? Xbox to jest. Xbox? Tak, to jest najnowszy Xbox, no. Tu był znaczek, specjalnie zamarzaliśmy. Tu był znaczek, ale w Photoshopie, żeby go tak ciuch! Ale czekaj, komputer, no... Nie, ja bym nie dał, nie, to jest kosmata, no. PC, nam poszło lepiej, lepiej za ciebie. Nam poszło lepiej, bo się bliżej. Zero! Zero! Nie, nie, no nie. Zapytałaś się, czy jeżeli powiemy część do komputera, czy to będzie ok, jeżeli a, byłby... czyli tak, dobra, tak jeżeli, się bawimy, jeżeli byłoby to część do komputera, byłoby okej. Okay. Rzecz numer dwa, uwaga. Rzecz numer dwa. No, to jest ten! Z Pac-Mana podporek. Co to jest? Mi to kojarzy ten taki na palec, jak się szyje. Nakłada się, wiesz, jest taki koszyczek na palec, żeby ci to nie ten. To mi to przypomina. Ja nie wiem. Może ci się poddać? Potworek. 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 I to jest wasza odpowiedź. Nie, nie, nie. Ale napisz to z tym dobrze, bo kombinujesz z tym znaletek. Do szycia. Do szycia napisz. To jest coś do szycia, no. To nie jest to. Nasza tam jest metalowe bardziej. Tak, metalowa się nie wbiła. To jest bańka chińska. Do czego ona służy? Antycelulitowa, na bańkę. A takie coś tak krzysa. Bańki też robi, można robić z tego. Wiedziałbyś? Tam to inaczej wygląda. Widzę, że z takiego istnieje jak bańka chińska. O czym wy mówicie w ogóle do mnie? Na telefonie inaczej może wyglądać niż na komputerze. Dobra, cwaniaczki, zobaczymy dalej. Okay, zobaczymy kolejne. Zobaczymy kolejne. Czyli wy macie jeden punkt. No to rzecz numer dwa. Mamy coś takiego. To jest coś do auta. A to nie są zaciski? No to jest napisane Renault. W sensie Renault. To jest głośnik, nie żartuję. To jest na pewno coś do auta. No, na 100%. Okej, okay. Bardzo, bardzo ciekawe to, co mówicie, dziewczyny. Słyszałam, że to są zaciski? No. Zaciski do hamulców, coś do hamulców. Uznaję. Macie punkcik. No, macie bardzo zaciski. Są czerwone. Mogłem wziąć zwykły od tej cento, to był ten buraki, że za cholerę byś nie poznała. Rzecz numer 3. Co to jest? Ja szok w oczach. Nie, mi się kojarzy to z takim jakimś do jeżdżenia po ciele, że jedziesz tak, sobie, tak, 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 do celulitu, czy coś takiego, nie? Bierzesz tą łapę i jedziesz. Do rozsmarowania, ewentualnie do ścian. Nie, no to jest wałek do skóry. Wałek do skóry. Wałek do skóry, ja bym powiedział. Ja ten, do czego konkretnie on służy? Nie wiem, czy do rozsmarowania. Kobiety mają wiele bezużytecznych rzeczy. Mogę dać pół punktu za to, o. Ale musicie, żeby dostać pełen punkt, musicie...
wskazać dokładne miejsce, gdzie się to używa, co? No. Nie wiem, czy bym chciał wskazać. Ja nie wiem, co nie będzie do twarzy, żeby sobie twarz masować, czaisz. No ale gdzie ci to wjeżdża? No tu sobie jedziesz, a ty mi to pasuje na przykład na szyję. No na szyję, a ty masz. Podwójną brodę, żeby sobie zlikwidować. No na przykład. A stopy? Ej, to nie jest głupie. Jedziesz sobie tym, tak, tym pośrodeczku, tym małym środek stopy. Ej, ale fajnie by było tak, o, ażeby sobie ktoś mógł mi tak pojeździć. Do stóp. Do twarzy. No nie, kurde! No ale było blisko. Rzecz następna. Nie wiem, co to jest. To jest takie dłutko? No, jakieś takie dłuto do ściągania. Dłutko? Dłutko? Dłuto. Dłuto? No tak trzymam. No, dłuto, cześć? Ściągania tynku. Tak. To ściągania tynku? Taki tynku. Taki tynk się wiesz. Taki tynk się no to takie, ale to jest takie... Tak się robi. Tak, o tak i no tak. I co ty robisz? Co ty robisz? No do czego coś na budowie. Coś na budowie. Okej, konkretna odpowiedź. Dłuto, dłuto. Jesteście pewne? Tak. 100%. Tak. Nie, macie kolejny punkt. Chciałem was na koniecie tak wprowadzić w błąd, no, ale, się nie, ale nie wyszło. To za sztucznie to brzmiało wszystko. No, kolejnym razem musimy... Lepiej, lepiej grać, lepiej, lepiej grać. Grać. Lepiej grać. Dobra. Co to jest? Co to jest? To no, jest... Różne rzeczy mają wiele różnych zastosowań. To może być dobry, albo do wyciągania miodu z uszu, albo do tego, do nosa. Do, a, żeby sobie... Nuta wyciągnąć. No i co, jaka odpowiedź? Co myślimy, do czego to jest? No mi jedyne co przychodzi to właśnie albo coś do uszu. Bo zauważ, że to się kończy tutaj, jakby miał otwór na końcu, nie? Chociaż nie. A co, pompuje, nie napompujesz tego? Nie napompujesz tego, bo to jest metalowe na końcu. To jest metalowe. I a możesz to być taki dozownik, że wciskasz, a to nie będzie do pudru takiego wpłynie, że klikasz i leci ci, bo są takie, nie? Pudry wpłynie. Nie wiem. Chyba są. Bo możesz mieć albo sypki, albo wpłynie chyba puder. Dobra, to jest na pewno do nakładania kosmetyku. Kosmetyk. Jak... Tak strzelacie. Tak, do nakładania pudru. To jest korek do wina. Aha, ja nigdy mnie nie wina, bo to nie wiem. Nie, jest ten ograniczony. Dla mnie korek do wina to jest taki ten. Taki jest. Zwykły korek, taki drewna, nie? Drewniany, no. Drewniany czy coś takiego. To była worka, korek z korka. To po to jest ten ograniczony. Tak, żeby to otrzymało. Ma to sens. Kokon, nonon, okon. Randomowe nazwy. Okej, mamy śrubokręt, serio. Mamy coś takiego. To jest śrubokręt. Czemu ma taką śrubkę w środku? A to ja wiem co to jest. To chyba z tym śrubokręcy da się prąd sprawdzić, tak? Czy idzie, czy coś takiego? No, nie wiem. Bo wiem, takie... że jest taki, że no, się sprawdza, czy jest napięcie. A może na palcach. Dobre. Śrubokręt płaski. Definitywna odpowiedź. Może te usprawdzenia na pięcie, czy tam natężenia prąd. Że jest prąd, o czy jest prąd. No znacie punkt. To jest śrubokręt, to jest próbnik tak zwany. Próbnik. Napięcia coś. Próbnik sami napięcia. Nie wiecie. Jak ja to wiemy, 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 doskonale sprawdzenie. Jest takie proste, że każdy to wie, więc nie ma sensu nawet mówić, co to jest, bo wiadomo jak to się nazywa. Tak, chcieliśmy dać wam łatwe, bo byśmy mieli, nie to co wy. Kolejna rzecz. Co ty? Ja wiem, S. Ja to jest do tych. To wygląda jak do obcierania paznokci. Jak to się nazywa? Zalotka. To jest zalotka. Ostatnio nagrywaliśmy odcinek makijażowy i Paweł nie wiedział co to jest zalotka. I dlatego tutaj to jest. To jest zalotka, tak? Dobra, teraz kolejne. My się z wami policzymy. Kolejnym przedmiotem. Jest to coś takiego. Ja wiem co to jest. W sensie ja to gdzieś widziałam, ale nie wiem gdzie to widziałam. To nie jest żarówka takie coś? Nie ma. Nie, że nie. Nie wiem co to jest. To jest coś co przewodzi prąd. Nie, może jakiś bezpiecznik? Może być bezpiecznik, chociaż nie wiem czy one nie są płaskie. Znaczy do auta są płaskie, ale może to są jakieś inne bezpieczniki. Ładno w ogóle się, kurde. No może być bo ja i tak nie mam pojęcia. Myślałam, że to może być do prądu bezpiecznik. No trafiłyście, no. Kurde, ten bezpiecznik. Jakby miał odstawić, to bym powiedział, że tego w życiu nie zgadniecie. Co to jest? To? To jest do włosów. To jest do kręcenia, do loków robienia. Ale czemu to ma trzy? Ja kojarzę jedno. Nie, popatrz, bo tam masz taką, z tyłu jest taka ten i to otwierasz. Z drugiej strony jest takie płaskie. Wkładasz między to włosy i wtedy to tak przejeżdżasz i te włosy są takie fajne, falowane. Nie są to kręcone, bo to nie jest typowa lokówka. Nie są też proste, bo to nie jest typowa prostownica. Tylko to jest do takich robienia takich fal. Minąłeś się z powołami, Paweł. Chyba Paweł zostaje fryzjerem, jak YouTube się skończy. Jak to się nazywa? Lokówka. Lokówka? To właśnie nie wiem, czy to falówka jakaś się nie nazywa. Falówka. Nie, no lokówka. Ja to nazywam lokówką, no. To jest falownica. Falownica, jeśli to jest blisko falówka. Nie, pół punktu. Okej, dobrze. Nazwy nie zgadliście jeszcze, ale nie zgadliście nazwy. Nie ma sprawy. Zgadujcie sobie tutaj nazwę, proszę bardzo. To jest kabel.
No. Kabel. Co ty nie powiesz? Brawo. To nie jest Kademii, to nie jest Kademii. Poczekaj. Co? Co ty robisz? A, na punkty piszesz, już myślałem, że to sprawdzę sobie. Poczekaj, sprawdzę. Nie, no to jest jakiś kabel. A ja wiem, do czego to może być. Karol ma nagrywarkę Elgato i tam jest taki też gruby. Ale to w sumie z jednej strony by było do nagrywarki, a z drugiej do kompa. Ale Karol się śmieje, może to jest ten. A bo może to jest kabel, to jest kabel na pewno. To już no, mamy punkt? Pół punkt. A, pół punkt, za kabel, to już każdy by zgadzał za kabel. Nie, to nie. Do czego służy? Do czego? Ale do czego? Co nie podłączasz? Może to jest nowe HDMI. Skoro nowy Xbox, to może jest nowe HDMI teraz? No do monitora też może być. Monitora. To macie pół punktu, co? Jakby dacie nazwę, to macie cały. A jest jakaś nazwa kabla? Tak jak jest HDMI, to on też się nazywa. Kabel zasilający do monitora. No i teraz zasilający. No i teraz powinieneś stracić te pół punktu. Nie, Zaskakowałam. To jest taki wyższy standard niż HDMI, to jest DisplayPort, taki kabel się nazywa. Nie wiedziałem, dobra. Teraz większość monitorów jest taniego. Pół punktu macie. Dziękujemy bardzo, dziękujemy. Teraz kolejna rzecz. Co to jest? Ja wiem. To jest do skórek. Też mi tak wydaje. To jest do skórek, jak się paznokcie robi. Robiłaś mi skórki. Dłuto? Tak. No, coś no takie dłutko. Dłutko ty to nazywasz chyba. Dłutko do skórek. Dłutko? Dłutko. Ja się, no jest to. Kopytko. Kopytko, ale kurde. Ale punkt, widzicie bardziej. Tak, widzicie o co chodzi. Przedostatnia rzecz. Proszę bardzo. Karta graficzna? Nie wiem, czy to jest karta graficzna. To jest. Na pewno coś do kompa. Albo może to jest pamięć. Chociaż karta graficzna to Nvidia chyba była. Oni siedzą cicho, czyli jesteście na dobrym tropie. Jest karta graficzna, jest pamięć. Chłodzenie jest. A co nie jest chłodzenie? No raczej nie, bo musiałyby być jakieś wiatraki, no. Chyba, że są po drugiej stronie. Ale raczej nie. Jakaś pamięć? Ale jaka pamięć? Jest coś takiego jak pamięć RAM? No jest. Co to możemy powiedzieć? Dobra, to jest to. Ostatecznie? Tak. No. Kurde, no, ale jakieś pole piękniejsze, nie? A jak wygląda karta graficzna? Jest taka, no jest. Ale jest taka. Kształtem. Nie. Co chyba i tak już przegramy, ale mimo wszystko dawaj do końca. Co to jest? O, to jest? Dobre strzały. Jakieś ochraniacze na uszy, to na pewno. Nie, a to nie są takie silikonowe nakładki, co trzymają ci piersi na... Jak masz sukienkę? Bo jest coś takiego. Gdzie to jest takie pofalowane? Może są różne kształty? No, nieważne. Nie, to jest za grube jak na te silikony takie. Ja strzelam, że są piersio... Silikony. Piersiokony, silikony. Piersiokony! Ale tak to nie wiem, no masz jakiś inny pomysł? Mi nie pasuje to, jakby to było proste, to bym się zgodził, ale trochę śmiesznie, no ale nie mam nic lepszego, więc niech będzie. Zgadliście. Serio? Naprawdę? Dobrze, ale to dzięki tobie. A jak? Punkci. Kurde. O, dobra. No to mamy taką rzecz. To jest coś do auta, nie? Chyba. No na pewno na coś do auta. A to nie jest rura wydechowa? Ja nie wiem co to jest. Ja też nie wiem co to jest. To jest na pewno coś do auta. Ma jakiś wiatraczek, więc... No ale to dziwne jest, to u góry. Taka trąbka taka trochę. Taka trąbka, no właśnie. Trąbka dograłem, taka... Typowe bardzo. Yes, to jest bardzo typowe. Każdy z tych aut na podjeździe oprócz Seicento to ma. Klimatyzację? To się zgadza, jeśli chodzi o brak klimatyzacji. Ale nie wiem. Wiecie? Nie. No nie, no dziewczyny. Nie wiem. Dobra, nie no to co, poddajcie się? Tak. Turbina. Turbo. Turbo strężanka. Ja mam wiedzieć, co to jest. No to jest typowe. Nie, takie. Ale tamte rzeczy to są takie rzeczy, które można chociaż zobaczyć, jak to się widzi. Ale to się widzi często na obrazkach, na filmach, kiedyś patrzę kurios. Pierwszy raz to widzę. Czyli wygraliście punkty. Nie jest aż taka dobra. Trochę wiedzieliśmy. Ale taka rzecz, co to w ogóle było? Niektóre rzeczy... Nie, lepszy był ten duszek, potworek. Tak, potworek był super. Lepszy. Dziękuję wam za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!